Agnieszko, co u Ciebie najbardziej zarezonowało podczas tej debaty? Mnie najbardziej w tej debacie uderzyły wątpliwości, które były zgłaszane zarówno przez publiczność, jak i przez część osób, która brała udział w debacie, a mianowicie, że obywatele, obywatelki, którzy zgłaszają inicjatywy ustawodawcze, nie są na tyle mądrzy, żeby zgłosić jakiś mądry i dobry projekt, tylko były przede wszystkim zgłaszane obawy co do jakości tych projektów. No i teraz, jeżeli przyjrzymy się dorobkowi naszego parlamentu, zobaczymy, jakie inicjatywy różne były zgłaszane, no to ja bym tutaj tych obaw nie podzielała. Z reguły jest tak, że z tymi inicjatywami ludzie występują wtedy, kiedy się okazuje, że odczuwają jakiś brak, jakaś inicjatywa nie jest podejmowana, często te inicjatywy, te pomysły rodzą się z frustracji. Ale często rodzą się dlatego, że no właśnie, że ludzie dostrzegają, że jakaś sprawa powinna zostać załatwiona. Myślę, że tutaj dobrym przykładem są doświadczenia z budżetem partycypacyjnym w Warszawie, dlatego że zostało zgłoszonych bardzo dużo projektów, bardzo dobrych zresztą, i często ludzie się zgłaszali z takimi pomysłami, na które w ogóle urzędnicy by nie wpadli. Także ja myślę, że też te inicjatywy ustawodawcze, obywatelskie, mogą być na pewno też dużą inspiracją dla partii politycznych. Natomiast kluczowe jest to, co się później z tymi inicjatywami w Sejmie dzieje, tak żeby ten ostateczny kształt nie odbiegał od intencji ustawodawców, od osób zgłaszających projekt. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję.